Dzień po tym, jak pożegnaliśmy się z mistrzostwami świata, po porażce z Francją, z aktualnymi mistrzami świata 3-1. Ale ten mecz pokazał, że jednak Polska może grać ładną piłkę, może grać piłkę ofensywną, może grać piłkę dobrą, bo mam wrażenie, że te pierwsze 45 minut z Francją pokazały naprawdę potencjał Zielińskiego, potencjał naszej kadry ofensywny. Stworzyliśmy sytuację, byliśmy zespołem, który chciał grać na połowie przeciwnika, chciał utrzymać się przy piłce, zagrać wysokim pressingiem, stworzyć sytuację i po jednej z takich sytuacji mogliśmy wyjść na prowadzenie z mistrzami świata. To się nie udało. Bardzo dobra interwencja Lorisa po strzale Zielińskiego, po dobitce Kamińskiego. Obrońcy Francji wybili piłkę z linii bramkowej. Nie wiadomo, co by się stało, gdybyśmy faktycznie wyszli na prowadzenie, bo Francuzi, mam wrażenie, byli zaskoczeni mądrością, z jaką reprezentacja Polski grała w tym spotkaniu. Mieli z tym problemy, no ale później jakoś indywidualna Mbappé, Giroud i innych reprezentantów Francji dała im zwycięstwo nad naszą reprezentacją 3-1 i musimy wracać do domu, ale tak grająca reprezentacja to jest to, czego ja przynajmniej oczekuję od Czesława Michniewicza i jego sztabu szkoleniowego oraz tej grupy ludzi. I mam wrażenie, że jeżeli Czesław Michniewicz faktycznie mówił to, że te trzy mecze w grupie były po prostu takie, a nie inne, ale one celu uświęcał środki i faktycznie zapowiadał, że w meczu z Francją zobaczymy inną reprezentację i my ją zobaczyliśmy. Tak więc wydaje się, że jednak Czesław Michniewicz zasłużył na szansę bycia dalej selekcjonerem, na to, żeby spróbować nowych, innych zawodników w eliminacjach Mistrzostw Europy, bo grupa, którą trafiliśmy, nie jest aż tak wymagająca. Tam można faktycznie spróbować zagrać inną piłkę, wprowadzić kolejnych młodych zawodników, spróbować zastąpić Kamila Glika chociażby, czy Grzegorza Krychowiaka, czy innych zawodników, spróbować zastąpić chociażby takimi zawodnikami jak Wieteska w środku defensywy, czy chociażby Jakub Moder, który wróci po kontuzji, byłby moim zdaniem lepszą wersją Krychowiaka. Nie mówię o tym, że ta dwójka musi zrezygnować z gry w reprezentacji. Na pewno nie, bo dopiero kiedy znajdziemy ich zastępstwo w postaci lepszych, młodszych zawodników, którzy dadzą tej reprezentacji więcej, wtedy możemy o tym dyskutować. Na razie jest to grupa, która przeszła do historii, awansowała po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata, wyszła z grupy po 36 latach i za to należy im się szacunek, również dla sztabu szkoleniowego. Tak więc mam nadzieję, że ta reprezentacja zacznie wierzyć w siebie, wierzyć w to, że może i umie grać ofensywnie, a tylko taki futbol dzisiaj grają najlepsze reprezentacje na świecie. I my, mam wrażenie, że jesteśmy w stanie z takimi reprezentacjami również nawiązać walkę. Pozdrawiam, Artur Wichniarek.